Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Korzystając z takiej okazji, że jesteśmy tutaj w przedmościu kolegi Roberta Zguda w oddziale 0206 Głogów, chcemy zaprezentować też takie gołębie, które pochodzą z hodowli tutaj niestety świętej pamięci naszego kolegi tutaj z tego samego oddziału, aczkolwiek z miejscowości położonej tutaj po sąsiedzku z Gręboci, co jest ile, 2-3 km? 3 km, tak. To jest hodowca, który tutaj lotował, miał bardzo fajne gołębie, no niestety zmarło mu się. No i rodzina, która nie podzielała chyba jego hobby, że tak powiem, stanęła przed koniecznością sprzedaży tych gołębi. No i Robert teraz może coś o tych gołębiach powie, bo my już część gołębi mamy sukcesywnie wystawianych na aukcjach, ale starajmy się po prostu zwrócić na nie uwagę. Znaczy, co tutaj należy powiedzieć, no kolega, który zmarł... Jak się nazywał kolega? Właśnie kolega, który zmarł, Roman Wolak, bardzo, tutaj, bardzo fajny człowiek. Grębocice, to dosłownie... W tamtym kierunku, tak. Dokładnie rzut kamieniem. Nasz serdeczny kolega, którego tutaj wszyscy bardzo szanowali, bardzo lubili. Niestety dopadło go raczysko, zmarło mu się. I teraz stanęła jego rodzina przed takim dylematem, sprzedać te gołębie czy nie, ale niestety nie mogą sobie pozwolić na to, żeby tymi gołębiami dalej lotować i dalej je hodować. I tutaj w ramach takiej aukcji grzecznościowej koledzy z oddziału tutaj się zaangażowali bardzo, żeby pomóc to sprzedać, żeby rodzinie to zeszło po prostu ze stanu, że tak powiem. No bo jak ktoś się nie interesuje gołębiami, nie lotuje, no to po co mu one? Tak, bardzo, bardzo fajnie tutaj należy powiedzieć, że to jest człowiek, który zaczął lotować. On lotował kiedyś całe życie, później przerwał i znowu wrócił do lotowania. No i w ubiegłym roku, jak lotowaliśmy, przepraszam, to jest człowiek, który... Nie całe życie, część życia. Część życia. To jest człowiek, który w tamtym, w ubiegłym roku pierwszy raz lotował na młode i zabrał mi dwa pierwsze konkursy. Tak? tymi właśnie dziećmi tych gołębi. Co tutaj powiedzieć, no pościągał tych gołębi trochę tutaj od najlepszych hodowców z Polski, no tu od Jurka, od Jerzego Koźlika. Będę przekładał. Nie pokażemy wszystkich, tylko tak... Z Van Dyków, tak ogólnie pokażemy, bo tutaj nie będziemy opowiadać o tych gołębiach. Ale jakie to są, po prostu widzę, Jerzy Koźlik. Tak jest, tutaj też z Van Dyków. Kolegi Lebiedziejskiego. Tak jest, bardzo sobie cenił te gołębie od pana Lebiedziejskiego. Trochę ich tutaj już miał zakupionych. No, będą te gołębie oryginały, tak samo będą dzieci po tych gołębiach gdzieś tam od niego. O, Wiesław Mikołajów jest, widzę też jeszcze nazwisko, widzę też tutaj nazwisko. Czyli to jest, bo to taki znany mi rodowód. A, Panderoza Polska. No i tutaj będzie, no dużo będzie takich dzieci tych jego gołębi. No, warto chyba zwrócić uwagę na jednego gołębia. Tutaj ten gołąb nie ma oryginalnego rodowodu. Ja myślę, że ten rodowód uda się od kolegi, który tego gołębia tutaj sprzedał dla Romana Wolaka, bo to taka raczej grzecznościowa, koleżeńska akcja. To jest gołąbek od naszego kolegi, takiego mistrza tutaj z oddziału, od Jurka Antczaka. Ten gołąbek fantastycznie leciał, miał 58 konkursów w 5 lat. Ja postaram się, żeby ten rodowód... Z 2011 roku na obrączce olimpijskiej, to jest Van Dyck Hoben. Tak. Romek za tym gołębiem bardzo długo do kolegi Jurka chodził, aż w końcu kolega Jurek mu go sprzedał. Wychodził tego gołębia, no i wydaje mi się, że to taki kąsek będzie, bo ten, trzeba powiedzieć, że kolegi Jurka gołębie fantastycznie się sprawdzają. Kto by ich nie wziął, no to świetnie wszędzie leci, więc wydaje mi się, że... Kontynuując prezentację gołębi, który tutaj mamy na sprzedaż, będą z hodowli kolegi świętej pamięci Romana Wolaka. Wrócimy do tego gołębia olimpijskiego, bo nam... Znaczy nie olimpijskiego, tylko tego gołębia olimpijskiego lotnika. W sensie na olimpijskiej obrączce, przepraszam. Przepraszam. Tutaj mi tylko o to chodziło, a padła nam bateria, ale musimy coś jeszcze dopowiedzieć, bo to był gołąb, który miał 58 konkursów. Gdzieś tu widzę, coś tam Gromek chyba zaczął pisać. Pierwszy w rejonie, nie wiem jakie ma konkursy, postaram się, żeby to... Jak tu kolega będzie to wstawiał na aukcję, to postaram się, żeby to już poszło, z tym opisem, żeby było wiadomo, bo to naprawdę był dobry gołąb. Romek za nim bardzo długo chodził. Tutaj on miał dużo gołębi, miał od Manfreda Bulli też gołębie, Tomasy Weselsy, tutaj widzę obrębcy, Jankowski, Ireneusz. No jest trochę tutaj tych gołębi, myślę, od Głazika. No ma trochę tych gołębi. Roman Wolaga, to jest jego rodowód. Tak, bo to są po oryginałach jakieś tam. On bardzo się skupił na gołębiach Van Dyka, bardzo dobrze mu to leciało. Hobeny też miał. Tak więc wydaje mi się, że warto te gołębie odebrać. Tych gołębi hodowla cała ile liczyła? O Boziu, nie pamiętam. Wiem, że do lotu chyba miał 70 młodych gołębi. Czyli tutaj te gołębie, powiedzmy, w takiej ilości, no nie wiemy jakie dokładnie, to koledzy pomagają sprzedać też jeszcze inni koledzy. Tak i jest. Oni właśnie te gołębie wystawiają, a te gołębie na aukcjach u nas już część jest, ale my się postaramy też jeszcze zwrócić uwagę, tam pod tą aukcję podepniemy ten film, żeby koledzy wiedzieli, że to są gołębie właśnie z tej hodowli. Tutaj jeszcze jedna rzecz, bo bym zapomniał, zawsze jeden kolega mnie prosi, żeby wspomnieć o Janie Bochęciaku. Janek
to twój gołębnik, który zbudowałeś, możemy o nim teraz powiedzieć, żeby Krzysiek pokazał, jak właśnie wygląda. Duży taki gołębnik widzimy, ale to może tak, zakończmy, że tak powiem, tutaj prezentację, żebyśmy nie pomylili wątków. O gołębniku zaraz kolegi Jana Bochenczaka powiemy w kolejnym wejściu. Dobra, to dziękujemy bardzo. Bardzo fajnie by było, gdyby te gołąbki się w miarę szybko sprzedały, żeby rodzinę odciążyć, bo to naprawdę tam jest już z nimi problem. Tutaj kolega je zabrał do siebie, one siedzą u niego w tej chwili. A nie każdy ma warunki do przetrzymywania. Dokładnie tak, i chcemy jak najszybciej, żeby te gołębie tak naprawdę poszły w świat. Świętej pamięci kolegi Romana Wolaka. Także na razie dziękujemy. I za chwilę zaprezentujemy ten gołębnik kolegi Jana Bochenczaka. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry.